Krystyna Janda, aktorka filmowa i teatralna, reżyserka, felietonistka, a także dyrektor artystyczny Teatru Polonia oraz Och Teatru w Warszawie. Twórczyni cyklu plenerowych spektakli na Placu Konstytucji. Kiedy w Polsce wszystko się zmieniło, postanowiłam stworzyć fundację na rzecz kultury, rodzinną fundację, razem z mężem i córką, która jest też aktorką. I postanowiliśmy kupić salę kinową. Zaczęliśmy bardzo szybko remont i właściwie po roku otworzyliśmy pierwszy teatr fundacji, czyli Teatr Polonia. A potem otworzyliśmy Och Teatr w dawnym kinie Ochota. I jesteśmy teatrami, których repertuaru nie powstydziłaby się żadna stolica europejska. Stolica to jest miasto, które przyciąga tak odważnych, różnorodnych ludzi, niekonwencjonalnych. W Warszawie nie jest się wielkim raz na zawsze, tylko tutaj trzeba udowadniać przy każdym projekcie, przy każdym nowym przedsięwzięciu, kim się jest i co jest, jaka jest wartość realizacji tego projektu. Warszawa jest miastem, które też nie wybacza błędów, także tutaj to miasto mobilizuje do nadzwyczajnego wysiłku. Warszawianka jest bardzo różna, to po pierwsze. Natomiast ja uważam, że jest bardzo ładna. Mnie się podobają kobiety w Warszawie. Podoba mi się ich fantazja i podoba mi się, jak potrafią być w bardzo prosty sposób eleganckie. Myślę, że warszawianki są też bardzo zapracowane i to, jak wyglądają, jakie są na ulicy, to jest wynik wielkiego wysiłku.